Kochani, powiem wam, że naprawdę czuję się w trudnej sytuacji. Bardzo mi miło jest, ale też ciężki temat sobie wybrałem. Ktoś może powiedzieć, że mogłem wybrać inny, ale akurat ten mnie interesuje. Jednym z takich pytań życiowych, które chyba każdy człowiek, który potrafi myśleć w sposób racjonalny, który ma takie możliwości, to sobie zadaję takie pytanie: dlaczego jest zło na świecie? No nie wiem, czy wyście sobie to pytanie zadawali kiedyś. Bardzo możliwe, że tak. No ale jest coś gorszego. Jest coś gorszego od tego pytania. Dlaczego nie tylko zło istnieje na świecie, ale dlaczego zło dotyka mnie? Owszem. Kiedy byliśmy dziećmi, to zdarzyło się pewnie zbić szybę grając w piłkę nożną albo stłuc szklankę. No i były tego jakieś tam mniejsze lub większe konsekwencje. Kiedy się nie nauczyliśmy na sprawdzian do szkoły, to były konsekwencje takie, że dostaliśmy zły stopień. A potem może rodzice krzyczeli, a może po prostu nauczyciel, albo sami byliśmy z tego niezadowoleni. Problem jest wtedy, kiedy nic nie wskazuje na to, że to zło powinno mnie dosięgnąć, że coś złego powinno mi się wydarzyć. No i tak właśnie się zaczęła moja historia, czy historia z filozofowaniem, takim amatorskim, kiedy 10 lat temu z dwoma przyjaciółmi ze zboru, notabene no już nie są takimi aktywnymi członkami kościoła, ale są osobami wierzącymi albo prawie wierzącymi, zaczęliśmy sobie takie pytanie stawiać: dlaczego jest zło na świecie, skoro Bóg jest wszechwiedzący, dobry i wszechmogący, bo tak czytamy w Biblii. I te 10 lat rozważań tego pytania doprowadza mnie dzisiaj do tego, a co ciekawe, miesiąc temu napisała do mnie jedna koleżanka też ze zboru rodzinnego, że ktoś tam, jej znajomy, też o to pyta, czy mógłbym jej jakoś podpomóc. No pomyślałem, że napiszę jej jakąś krótką odpowiedź. Już mam 50 stron A4 zapisanych, ale ostatecznie nic z tego nie wynika. Już na trzeciej stronie wychodzę naprzeciw czytelnikowi i mówię, jaka jest odpowiedź, żeby nie musiał czytać 50, jeśli mu się ta odpowiedź nie spodoba. Odpowiedź jest: nie wiem. Owszem, ktoś powie: no jak nie wiesz, masz Biblię, czytasz Biblię, owszem, ale nie ma wszystkich odpowiedzi w Biblii. Są, można powiedzieć, te najważniejsze, ale tak jakby tej odpowiedzi trochę zabrakło. Nie ma takiego tekstu, który mówi: zło na świecie jest dlatego, ponieważ i tak dalej. Owszem, wiemy, że jest diabeł, wiemy, że Adam, Ewa zgrzeszyli. To się nie wydaje zbyt fair. No, ja nie miałem wpływu na decyzję Lucyfera, ja nie miałem wpływu na decyzję Adama i Ewy, ja nie miałem nawet wpływu na to, że się urodzę na tym świecie. Jak to przynajmniej w Polsce mówimy, jak się dzieje coś złego, nie pchałem się na ten świat. To nie jest do końca prawda, ale, no ale nikt tego nie pomyślał, nie wymyśliłem sobie tego. I problem jest największy wtedy, kiedy to zło dotyka mnie, albo moich bliskich, albo kogoś ze zboru, albo ktoś zadaje to pytanie i trzeba coś odpowiedzieć. Owszem, można nic nie odpowiedzieć, ale ja nie mogę nic nie odpowiedzieć, bo jestem pastorem i wymaga się, żebym jednak coś powiedział, więc no, coś jednak powiem dzisiaj. Najpierw spójrzmy na taki tekst, Psalm 139, możecie śledzić w Biblii, możecie słuchać, jak będę czytał, który potwierdza to, że Pan Bóg wszystko wie. Panie, zbadałeś mnie i znasz, wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz
je całe, to całe słowo. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę, jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. I tak dalej. Ten psalm można czytać dalej, ale to, co najważniejsze, już tutaj widzimy, że Pan Bóg zna przyszłość. Proroctwa potwierdzają, że Pan Bóg zna przyszłość. Można zadać jeszcze pytanie inne, ale to za chwilę. 3,5 roku temu stwierdziliśmy z żoną, że zaadoptujemy pieska. No, żona chciała takiego dużego psa, z którym mogłaby sobie swobodnie wieczorem chodzić, nie musiałaby się bać, chociaż akurat Siedlce są w miarę spokojnym miastem, tam nie ma się czego bać, ale no taki, wiecie, misiek, do którego można się przytulić, zagrzać w zimę i tak dalej. Pojechaliśmy do schroniska, no ale w sumie to też jest trudna życiowa decyzja. Jak wybrać jednego psa spośród, no nie wiem, 200, które każdy chce iść, albo prawie każdy. Więc ostatecznie skończyło się na takim średnim piesku na suczce, która sięga nam do kolan, nazywa się Keira. I na początku okazało się, że to jest bardzo muzykalny pies. Bo kiedy wychodziliśmy z domu, a musieliśmy wyjść kiedyś, trzeba było załatwić pewne sprawy i trzeba było czasami wyjść we dwoje, to gdy wracaliśmy, sąsiedzi mówili, że piękny koncert nam ten piesek urządza, czasami nawet po 40 minut, czyli jak taki bardzo porządny, przemyślany utwór rockowy, bo to są takie utwory, które trwają po 40 minut nawet czasami. No, co mogliśmy powiedzieć? Przepraszamy, no nie powiemy, nie chcieliśmy, no bo chcieliśmy psa. Nie wiedzieliśmy, że on będzie szczekał w ten sposób. Oczywiście po jakimś czasie to się wszystko uspokoiło. Jak sądzicie, dlaczego? Przyzwyczaiła się. Nie bała się też, że nie wrócimy. Skąd mogła wiedzieć, że my wrócimy? Owszem, to jest nasze mieszkanie, ale czy ona o tym wiedziała? Na początku nie. Wychodzą, zostawiają mnie. No dobrze, drugi raz to samo, ale być może tym razem wyjdą i już nie wrócą. Nie można tego założyć, że wrócą. No dlaczego mieliby tu wrócić? Ona nie wie, że to jest nasze mieszkanie. I czasami my również przeżywamy podobne chwile, nawet jeśli aktualnie nie dotyka nas jakieś cierpienie, to również czasami zastanawiamy się i boimy się, bo nie znamy przyszłości. Nie wiemy, co będzie. Bóg zna przyszłość. Problem zła jest do końca nierozwiązywalny, jest pewną tajemnicą nieprawości, poniekąd jest zagadką też Pana Boga. Gdybyśmy mogli zrozumieć Pana Boga, to jak powiedział jeden ze starożytnych mędrców, przestałby on wtedy być Bogiem. Jeśli my moglibyśmy zrozumieć Boga we wszystkim tak, jak On jest, to znaczy, że bylibyśmy Jemu równi. Czy moja Keira, pies, może zrozumieć mnie, człowieka? W pewnym sensie, w pewny sposób tak, ale w bardzo ograniczony sposób. Na tyle, na ile pies może zrozumieć człowieka. I my też Pana Boga nie możemy zrozumieć do końca. Nie znamy tego, co będzie jutro. Przewidujemy, bo no dobrze, dzisiaj jest jutro dla wczoraj. Wczoraj też nie wiedzieliśmy, co będzie dzisiaj, no ale zasadniczo wiedzieliśmy, że przyjdziemy tutaj, będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Ale zdarzają się takie sytuacje w życiu, które nam to wszystko rozwalają, bo okazuje się, że dzieją się rzeczy niespodziewane, niezaplanowane. Są prawdopodobne, czasami mało prawdopodobne, ale się dzieją. Jak sobie z tym radzić? Jak poradziła sobie Keira? Ona po prostu zauważyła, że najgorszy moment, kiedy wychodzimy, kiedyś się kończy. Dla niej to był najgorszy moment, bo my byliśmy dla niej całym światem. Mówi się, że kot mieszka w mieszkaniu, ale pies mieszka tam, gdzie są ludzie.
Nie chcę teraz dyskryminować kotów. Być może one też mają swoje pokłady emocji, których ja jeszcze nie poznałem, ale psy na pewno tak mają. Psy na pewno tak mają, że gdzie byśmy nie byli, to ona jest zadowolona. Jej jest dobrze. Po prostu tam, gdzie my, tam jest dom. Czyli to angielskie home, a nie house. Co ciekawe, wielu ludzi przestaje wierzyć w Pana Boga właśnie z powodu zła na świecie. Ale wiecie, że w takiej sytuacji wcale nie okazuje się, że łatwiej im jest w życiu? Brak wiary w Boga wcale nie ułatwia życia. Nic to nie daje, nic to nie zmienia. Ludzie mówią, gdzie był Bóg, gdy była druga wojna światowa? No ale załóżmy, że Boga wtedy nie było, to co to zmienia? Ludzie tak samo cierpieli. Ludzie tak samo umierali. Ja znajduję w Bogu pewną zagadkę. Nie wiem, dlaczego pewne rzeczy dopuszcza. Nie umiem go zrozumieć, ale w Bogu znajduję też nadzieję, że to, co dopuszcza, jest jednak pod jego kontrolą. Jeśli bym przestał wierzyć w Boga, i tak bym nie wiedział, dlaczego istnieje zło na świecie, ale nie miałbym też nadziei, którą daje Bóg. Jeśli Bóg zna przyszłość, to On również może z wyprzedzeniem działać skutecznie w tej przyszłości. Jest takie powiedzenie, wiedza to władza. Jest też takie powiedzenie, znać kogoś to mieć nad nim władzę. Można znać jego słabe punkty. Można wiedzieć, czym go zachęcić, czym go przestraszyć. Tak działa wywiad szpiegowski. Szuka słabych punktów kogoś i go szantażuje. Albo oferuje mu takie rzeczy, które mogłyby skłonić kogoś do współpracy szpiegowskiej na rzecz innego państwa. Pomyślcie sobie, że macie wiedzę o tym, jakie liczby zostaną wylosowane w najbliższym losowaniu lotto, gdzie można wygrać 2 miliony złotych, a czasami 30 milionów złotych. Chcielibyście taką nagrodę dostać? Bo ja bym chciał. A z drugiej strony myślę sobie, że chyba bym nie umiał tego dobrze rozdysponować. Tak sobie przynajmniej tłumaczę, dlaczego jeszcze nie wygrałem. No i dlatego, że nie gram. Ale gdybym grał, szansa jest 1 do 14 milionów. Żeby na pewno wygrać, musielibyście wypełnić 14 milionów różnych kuponów, żeby na pewno wygrać tego totolotka. Ale wiedza to władza. Znać przyszłość to mieć władzę nad przyszłością. To jest wielka, wielka rzecz. Bo Bóg, wiedząc, jak się rzeczy potoczą, może odpowiednio zainterweniować. Może z wyprzedzeniem zareagować. Nie mieliście nigdy tak, że modliliście się dzisiaj o coś, spełniło się, ale żeby to się spełniło dzisiaj, to już jakiś czas temu musiało się coś wydarzyć. Na przykład wczoraj. Albo 10 lat temu. Miał ktoś coś podobnego, że pewne wydarzenia się już wcześniej musiały wydarzyć, żeby dzisiaj Pan Bóg mógł mi pomóc? Czy tylko ja tak miałem? Ktoś miał? Było. Albo czasami nawet nie wiemy, że było. Ale to pokazuje, że Pan Bóg zna moją modlitwę wcześniej, niż ja ją wypowiem. Dlatego może działać wcześniej. Ktoś powie, no to po co się modlić? A Pan Jezus też coś ciekawego powiedział na ten temat w Ewangelii Mateusza w rozdziale, zdaje się, że 6, kazanie na górze, kiedy Pan Jezus mówi o modlitwie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią się modlić w synagogach, na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komnaty swojej. Zamknij drzwi za sobą, modl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec swój, który w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, czyli nie mówcie zbyt wiele, jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. No i znowu pytanie, no to po co ja mam się modlić, skoro Pan Bóg to wszystko wie? No bo jest wszechwiedzący. Okazuje się, że to chyba nie jest dla Pana Boga, że modlitwa
służy mnie, a nie Panu Bogu. Mamy się modlić. Pan Jezus nie powiedział, nie macie się modlić. Poganie sądzili, że Bóg, jaki by nie był, czy bogowie, trzeba ich przekonać. Może mieliście w życiu takie sytuacje, kiedy coś od kogoś zależało i trzeba było tę osobę przekonać, uprosić, ubłagać, może jakiś wykładowca na uczelni, żeby przełożył jednak ten egzamin, albo żeby można było napisać egzamin w poniedziałek, a nie w sobotę na przykład, albo w piątek. Albo jakiś kolega, albo rodzice, żeby puścili gdzieś tam na wyjazd, czy dali troszkę więcej pieniędzy, jeśli mają na coś tam. Ale Pan Jezus pokazuje, że nasz Pan Bóg nie jest takim Bogiem. On nie jest Bogiem, który czegoś potrzebuje, który potrzebuje, żebyśmy my mu coś dali, bo jemu czegoś brakuje. Dlatego tak bardzo nienawidził Pan Bóg ofiar z ludzi. Bo były takie ludy, które nawet były gotowe zabić swoje dziecko na ofiarę, bo wtedy może spadnie deszcz. Bo wtedy Baal, Bóg kanaański, pomoże nam. Bo wtedy zobaczy, że go naprawdę prosimy, skoro ja już jestem gotowy zabić swoje dziecko. Jednak Bóg nasz nie jest takim Bogiem, któremu by czegoś brakowało. Nie jest taki, że bardzo lubi patrzeć na nas, gdy my go wypraszamy i no po prostu lubi być proszony. Owszem, można tak powiedzieć, ale po prostu Pan Bóg wie, że kiedy my zwracamy się do Niego w modlitwie, wtedy my otwieramy się na Jego działanie. My dopiero dostrzegamy Jego działanie. Pan Jezus powiedział, że słońce i deszcz świecą i pada deszcz tak samo na dobrych, jak i na złych. Ale jest różnica, że ci dobrzy, czy ci wierzący mogą się tym cieszyć. Mogą dostrzegać to, że to Pan Bóg robi, a nie, że to się po prostu tak samo dzieje. Tak więc Pan Bóg wszystko wie. O tym też mówi pierwszy list Jana 3,20. Bóg wie wszystko. Kiedy to zrozumiałem, a było to plus minus 2-3 lata temu, to moje modlitwy w ogóle się zmieniły. Zacząłem w moich modlitwach szukać Bożej woli, a nie przedstawiać dobre pomysły moje. Te pomysły nie są złe. Każdy na ludzki rozum mógłby taką modlitwę powiedzieć, jak ja się modliłem. Nie modliłem się o to, żeby mój sąsiad, który źle parkuje samochód, przez to zajmuje dwa miejsca na parkingu, żeby, nie wiem, miał stłuczki, żeby ten samochód poszedł do warsztatu, czy żeby złamał nogę. O takie rzeczy się nie modliłem. Modliłem się o dobre rzeczy. Raz się modliłem, no może o jakąś lepszą ocenę na egzaminie. Raz się modliłem, żeby komuś Pan Bóg pomógł w jakiejś sprawie, albo wyzdrowieć, albo jeszcze w jakimś innym przypadku. Ale byłem trochę zły, albo trochę nie rozumiałem tego, czemu dobre rzeczy się nie spełniają. Bo to, że nie wygrywam w totolotka, to trudno. Nie umieram z głodu. Ale dlaczego dobre rzeczy się nie spełniają? I okazuje się, że ta zagadka Pana Boga pokazuje nam, że jest coś, czego my nie widzimy. A zresztą ja bym powiedział, że jest więcej rzeczy, których my nie widzimy, niż my widzimy. Jest więcej rzeczy, których my nie rozumiemy, niż rozumiemy. Pan Bóg jest większy, niż nam się wydaje, ale świat jest bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. I w tej wszechwiedzy Boga znajduje takie pocieszenie, bo skoro jest ktoś, kto wszystko wie i działa od zawsze dla mnie, to znaczy, że jeśli jest dobry, a zakładamy, że jest, bo jeśli byłby zły, to w ogóle nie warto wierzyć w takiego Boga, ale jeśli jest dobry, to znaczy, że nawet to, co mnie się wydaje aktualnie złe, ostatecznie z jakiegoś punktu widzenia jest dobre. Są takie cztery sposoby odpowiedzi na problem zła. Nie będę teraz wszystkich przedstawiał, bo po pierwsze, po co zdradzić cały jakby taki
smak poszukiwania. Sami poszukujcie tych odpowiedzi. Pan Bóg ma swoje sposoby, żeby wam o tym powiedzieć. Może jest więcej niż cztery. Ja mówię o czterech, które ja znam. Z tych czterech dwie odpowiedzi w ogóle odrzucam i dwie rozważam. Żadna nie wydaje się wystarczająco przekonująca, ale żadna też nie wydaje się zupełnie bezsensowna. A jedna z nich mówi coś takiego. I to jest ta, której mi jest najbliżej. Ale ona jest ciężka w słuchaniu, więc wybaczcie, jeśli to będzie niemiłe. Jest taka odpowiedź, że skoro Bóg wszystko wie od zawsze, no bo chyba, że powiemy, że nie od zawsze, no ale to wtedy nie jest zawsze wszechwiedzący. Jeśli wszystko wie od zawsze i wszystko mógł, chociaż tutaj też moglibyśmy zapytać, czy dokładnie wszystko Pan Bóg może, czy może przestać istnieć, czy może zgrzeszyć, czy może stworzyć kwadratowe koło, albo zmienić przeszłość. No niektórzy mówią, że to nie są rzeczy, które przynależą do Bożej Wszechwiedzy. No ale jeśli wszystko może i wszystko wie, i jest dobry, bo to zakładamy i to widzimy w Biblii, i to doświadczamy jednak w naszym życiu, nawet pomimo zła doświadczamy dobroci Boga, to znaczy, że z jakiegoś powodu Bóg tak chciał. Kiedyś bym się z tym nie zgodził. A nieraz słyszałem takie kazania czy nauki, że nie wszystko, co jest na świecie, Bóg chciał. Bóg nie chciał, żeby było zło, Bóg nie chciał, żeby było tamto i tak dalej. No ale to wtedy pytamy, no to dlaczego to zrobił? Dlaczego tego nie zrobił, a dlaczego stworzył świat, w którym to będzie? No to jest to pytanie. Dlaczego stworzył świat, o którym wiedział, że będzie inny? No i tak jak mówię, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi, ale sądzę, że z perspektywy Pana Boga jest to wszystko czemuś potrzebne. A akceptacja tego, co się dzieje, jest jednym z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Owszem, wtedy, kiedy możemy działać, powinniśmy działać. Kiedy możemy coś przerwać, co się dzieje złego, powinniśmy to przerwać. Jeśli możemy czynić dobro, Pismo Święte mówi, kto umie czynić dobrze, a nie czyni tego, grzeszy. Czyli nawet nieczynienie dobra jest grzechem. Ale są te momenty w życiu, kiedy nic się nie da zrobić. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg wtedy użył tej swojej wszechmocy, a On nie używa w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Wtedy właśnie trzeba się z tym po prostu pogodzić. Nie jest to proste. Nie jest to nawet racjonalne. Nie jest to prawo matematyczne. Ale okazuje się, że jest to najlepsze w praktyce, co można zrobić. Dlatego, że Bóg wszystko wie. Wie od zawsze. Działa dla nas od zawsze swoimi znanymi sobie tylko sposobami i gdybyśmy mieli tę wiedzę, którą ma Pan Bóg, to wierzę w to, to jest moja wiara, moje przekonanie, bylibyśmy w stanie zaakceptować Jego wybór. Wydaje się to bardzo dziwne, ale na to wychodzi. Na to wychodzi, że nie ma innej drogi. Oczywiście powstają inne pytania, czy tak, czy nie tak. Ale jest jeden tekst, który trochę potwierdza to, co mówię. W zasadzie ani nie mam tu zegarka, ani nie wiem, ile powinienem mówić, ale czuję w sercu, że to chyba będzie ostatni tekst. Nie wiem, czy to jest dobrze? Może być? Czy nastawiliście się na dłuższe rozważanie? Naprawdę nie wiem, ale czuję w sercu, że ten tekst, on zamyka sprawę. Kiedy go przeczytałem w tym kontekście, tak jak mówię, zmieniły się moje modlitwy, przyszedł taki pokój do serca, spokój. Pierwszy list apostoła Jana, 5 rozdział, werset 14 i 15. 1 Jana 5, 14 i 15. Taka zaś jest ufność, czyli zaufanie, jaką mamy do Niego, czyli do Boga, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to,
o co prosiliśmy. Ufność nasza jest do Boga taka, że jeśli prosimy w modlitwach o coś według Jego woli, to to się stanie. A jeśli nie, to to się nie stanie. Jest w tym wielka nadzieja. Jeśli Bóg spełnia nasze modlitwy według własnej woli, to znaczy, że ten świat i my na tym świecie mamy jakąś nadzieję i ta nadzieja jest w Bogu. Bo gdyby Bóg spełnił naprawdę to, co my chcemy, nie mając pełnego oglądu, nie mając tej wszechwiedzy, to nie wiemy, do czego by to doszło, a jest to nawet w jednym z filmów, jeśli ktoś oglądał Bruce Wszechmogący, gdzie on tam zaakceptował wszystkie modlitwy, jakie do niego spłynęły. I wszyscy wygrali w totolotka. $1, czy tam jedną amerykańską centówkę. Taka jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. To mi pokazuje, że ja powinienem szukać Bożej woli. Nie prosić Boga o realizowanie mojej woli. Jezus też miał ten problem w ogrodzie Getsemane. Nie chciał w pewien sposób, ale poddał się swojemu Ojcu. Nie wiem, czy to rozwiązuje problem zła. Sądzę, że nie, ale to daje mi nadzieję, że to jest jedyne, czemu mógłbym w tym świecie po wielu przemyśleniach zaufać. Jedyne, czemu chciałbym zaufać. To nie jest tak, że trzeba wierzyć. Jest wielu mądrych ludzi na świecie, którzy nie wierzą. I nie jesteście w stanie ich przekonać, ani ja, z całym szacunkiem. Nie dlatego, że oni są głupi, niewyuczeni, czy nie znają nawet Biblii, ale ostatecznie trzeba chcieć pójść za Bogiem. Ostatecznie trzeba chcieć uchwycić tej nadziei i wydaje mi się, że jeśli nie ma tej nadziei w Bogu, to nie ma jej nigdzie. A jeśli ja mam żyć bez nadziei, a mam możliwość życia z nadzieją i z Bogiem, wierzcie sami. Amen.